Witam serdecznie w pierwszym odcinku w drodze do wyższej świadomości. Ja się nazywam Jacek Zmarzlik, jestem twórcą i założycielem tego kanału, a dzisiaj będziemy gościć pana Dariusza Lisiaka, zajmującego się rolnictwem ekologicznym, z wykształcenia rolnik, jak również certyfikowany dietetyk, diagnosta i specjalista w zakresie kwantowej diagnostyki ciała, jak również konstruktor i wynalazca wielu ciekawych maszyn. Także no zaczniemy naszą rozmowę dzisiaj na temat rolnictwa biodynamicznego i oddaję głos pana ręce. Słuchamy. No witam wszystkich bardzo serdecznie, witam. Moje nazwisko Dariusz Lisiak, tak jak już Jacek tutaj przedstawił. Zajmuję się praktycznie rolnictwem przez cały okres swojego życia. Skończyłem szkołę średnią rolniczą i studia rolnicze w Poznaniu. Natomiast później prowadziłem swoją własną firmę zajmującą się sprzedażą środków produkcji rolnej, które prowadzą do wysokiej wydajności, dużych efektów finansowych, ale niekoniecznie dobrych efektów, powiedziałbym, społecznych i zdrowotnych. Kiedy chodzi o rolnictwo ekstensywne, tak zwane, i intensywne. Chodzi o rolnictwo intensywne, właśnie. To jest rolnictwo intensywne, które wykorzystuje w nadmiarze, wykorzystuje glebę, wyciąga z gleby co najlepsze, dostarczając tylko niezbędne nawozy NPK i wapno. Nie dostarczają tam za bardzo mikroelementów, próchnicy, kompostu i tak dalej, więc ta gleba z biegiem lat jest coraz bardziej wyjałowiona. I powiedziałbym tak, że jeszcze 30 lat temu, czyli za czasów naszego dzieciństwa, było same rolnictwo ekologiczne, czyli wtedy nie stosowano aż tak dużej ilości nawozów i przede wszystkim pestycydów. A teraz okazuje się, bo od kilku lat zajmuję się, interesuję się bardzo rolnictwem biodynamicznym, głównie według filozofii Rudolfa Steinera, więc jest możliwe, żeby uprawiać ziemię bez zastosowania żadnych środków chemicznych, bez ciężkich maszyn i wtedy mamy, co prawda, może troszkę mniejszy plon, jeśli chodzi o ilość, ale jakościowo ten plon jest wielokrotnie lepszy i zdrowszy. Czy panie Dariuszu, chce pan powiedzieć, że jest możliwość uprawiania pomidorów, ogórków, jabłek, papryki, czy też innych owoców, czy warzyw bez konieczności oprysków chemią? Tak, bo moi sąsiedzi w miejscowości, w której teraz mam kawałek swojej ziemi i kawałek lasu, moi sąsiedzi mają gospodarstwo certyfikowane, gospodarstwo ekologiczne i biodynamiczne. I tam w współpracy z nimi widziałem to i pracowałem przy tym i widziałem to, że można produkować bez żadnej chemii. Według rolnictwa biodynamicznego stosuje się kilka albo kilkanaście preparatów, które wykorzystuje się i wytwarza się we własnym gospodarstwie. To znaczy na przykład preparat z krzemionki, ze skrzypu, z rogów, zastosowany w dawkach homeopatycznych w odpowiedniej fazie księżyca, czyli zgodnie z kalendarzem biodynamicznym dni siewu Marie Thun. Wtedy poprzez zastosowanie takiego preparatu biodynamicznego wzmacnia się impuls kosmiczny, który bardzo korzystnie wpływa na rośliny w danej fazie rozwojowej. Wpływa to na tyle pozytywnie na tę roślinę, że ona jest w stanie się sama obronić przeciw grzybom i insektom, które atakowałyby ją przy normalnym oprysku chemicznym, po co teoretycznie się to robi? No tak, bo przy oprysku chemicznym jest to dosyć agresywne działanie,
ale też szkodzi środowisku, szkodzi, powiedziałbym, konsumentom. A jeśli zastosujemy się do tego, że posiejemy roślinę w odpowiednim dniu miesiąca według kalendarza, uprawy i zabiegi agrotechniczne będziemy wykonywać w odpowiedniej fazie wzrostu rośliny, to wtedy ta roślina już będzie silna. Ale co jeszcze chciałem powiedzieć? Podstawą zdrowia roślin jest zdrowa gleba, czyli zasobna w próchnicę, zasobna w mikroelementy, odpowiednio przygotowana, odpowiednie zmianowanie również i wtedy te rośliny już też mają dużo łatwiej, lepiej rosną, mają więcej składników, są silniejsze, przez to później można więcej składników odżywczych osiągnąć z takiej rośliny, czyli z takiego plonu. No również zbiór ma duży wpływ na jakość plonu. Rośliny korzeniowe zbiera się na przykład w dniach korzenia, liściowe w dniach liścia, zioła czy na przykład kwiaty w dniach kwiatu na przykład. Zresztą jest kalendarz biodynamiczny i tam jest wszystko dokładnie opisane, więc ja tutaj się nie ma potrzeby, żeby to tak głęboko wchodzić, bo wszystko jest opisane już i zrobione. Kwestia tylko dotarcia do materiałów i przeczytania. Tak, dokładnie. No dobrze, ale może panie Dariuszu trochę pan opowie odnośnie właśnie wpływu kosmosu w związku z sferą tą trochę duchową, odnośnie rolnictwa biodynamicznego, jak to działa i jak w ogóle zwykły człowiek ma to zastosować u siebie. No właśnie, tutaj akurat przygotowałem taką książeczkę, poradnik Pielęgnacja ogrodu Marii Thun, przetłumaczone i wydane przez wydawnictwo Otylia, gdzie również w tym wydawnictwie można zakupić dni siewu, kalendarz biodynamiczny. I tu są takie podstawy. To właściwie to każdy związany z naturą człowiek, czy rolnik przede wszystkim powinien o tym wiedzieć, że na przykład planety i zodiaki, które są w danym momencie fazy księżyca, bo księżyc w ogóle, czas obiegu księżyca jest 27,3 doby i w tym czasie właśnie księżyc znajduje się blisko zodiaków. I kiedy znajduje się w poszczególnych zodiakach, wtedy jest konkretny impuls na rośliny. Na przykład tutaj podam trygon kwiatu, kiedy na przykład waga, wodnik i bliźnięta należą do żywiołu powietrze, światło, czyli do trygonu kwiatu. I wtedy są przez księżyc przekazywane impulsy na kwiaty. I wtedy najlepiej je siać, żeby im najlepiej się wiodło. To jest wszystko ujęte już dokładnie w kalendarzu biodynamicznym, tak? I wtedy najlepiej siać, ale to sianie to też jest związane z tym, czy jest księżyc wstępujący, czy zstępujący, ponieważ tu jest bardzo szczegółowo wytłumaczone, że księżyc malejący i wzrastający to jest troszkę przesunięcie 3-4 dni w zależności od roku, ale ja chciałbym skupić się na tym, czym jest księżyc wstępujący i zstępujący. Księżyc wstępuje wtedy, kiedy jest najniżej gwiazdozbioru, czyli najbliżej gwiazdozbioru Szczelca, czyli wtedy jest najniżej i on zaczyna wstępować do góry w kierunku gwiazdozbioru bliźniąt. Osiągając bliźnięta jest już na maksymalnym położeniu górnym. I sprawa polega teraz na tym, że jeśli księżyc wstępuje, to ruch wody w roślinach jest bardzo intensywny, jakby woda wydobywa się na zewnątrz. Ma wpływ na księżyc, ma wówczas mocniejszy wpływ na oddziaływanie wody w organizmach żywych, tak? Tak, tak, tak. W wszystkich organizmach żywych, ale w roślinach to tym bardziej widać,
wtedy ta woda jakby bardziej krąży, bardziej idzie ku górze, bardziej się rozpowszechnia. Dlatego w tym momencie na przykład nie można ciąć roślin i szczepić. Tak ogólnie. Również przesadzać w tym momencie też nie można, prawda? No i zwrócić uwagę. No co do również drewno księżycowe ma tutaj właśnie znaczenie. Przy księżycu wstępującym powinno się wycinać drewno do budowy, takie drewno, które mogłoby mieć większą, które ma większą trwałość po prostu. Tak, no właśnie chciałem tutaj poruszyć na chwilkę jeszcze temat drewna księżycowego, bo on jest też ściśle związany z aspektami księżycowymi, że to jest niesamowita technologia umożliwiająca zabezpieczenie przepraszam. No, zabezpieczająca w ogóle drewno przed wszelkimi szkodnikami i przed psuciem się w zasadzie całkowitym. Nie trzeba stosować żadnej chemii przy budowaniu za pomocą tej technologii. No tak, to się tutaj muszę tutaj powiedzieć, że obecnie gospodarka leśna to jest gospodarka po prostu rabunkowa. Po prostu wycina się drzewo w każdej porze roku, nawet latem. No, a tutaj powinno się wycinać zimą, styczeń, grudzień, luty i przy księżycu wstępującym. Wtedy właśnie to drzewo, to drewno ma dużą trwałość, nie psuje się, jest też zdrowsze do budowy domów, na przykład z bali i tak dalej. Powinno być wykorzystywane drewno księżycowe. No, drewno księżycowe ma 4 do 5 razy większą oporność na tracenie ciepła drzewetu, jak porównywali właśnie w niezależnych testach, bodajże w Japonii, te dwa materiały do budulca domu. Tak, dokładnie. Jeśli chodzi o tą publikację, pielęgnację ogrodu, to mogę podać przykład kalarepy, gdzie było robione doświadczenie, prawda? Może teraz jeszcze chwilkę o tym porozmawiajmy, ale przejdźmy już powoli do tematu surowej diety. Dobrze. To też już będzie też jakby powiązane z tym wszystkim i będziemy przechodzić. Więc kalarepa wysiana w dniach owocu. Rozwija wydłużone ku górze owoce, czyli niewłaściwe, które łatwo robią się plewiaste. Wysiewana w dniu korzenia powoduje pojawienie się strupów i daje kalarepę, która szybko ulega zdrewnieniu. Wysiana w dniach kwiatu rozwija owoce, które ze środka wypuszczają pędy kwiatowe. No. Okej. I w dniach liścia, kiedy powinna być kalarepa siana, właśnie wtedy wydaje delikatne owoce w kształcie spłaszczonej kuli, takie delikatne kalarepy. Jeśli chodzi o surową dietę, no tak, to jest oczywiście bardzo ważne, ponieważ człowiek powinien odżywiać się głównie surowym pokarmem. Tak pierwotnie też było. Owoce, warzywa zawsze były związane z, powiedzmy, ludzie na początku głównie odżywiali się owocami i warzywami, głównie owocami, że tak powiem. Także uważam, że typowo dieta owocowa albo warzywna może być dietą oczyszczającą i uzdrawiającą. Ale i wzmacniającą organizm. Czy stosowanie jej jako filozofię życia, na przykład nie jako dietę, czy tylko po prostu sposób odżywiania. Co pan sądzi na ten temat, żeby po prostu tak się odżywiać? Nie to, że chwilowo przez 2 miesiące na rzecz detoksu organizmu, a później wracamy do normalnej diety, tylko po prostu iść tylko w to, warzywa, owoce, soki z tego i przetwory wszelkie z tego rodzaju, ale nie gotowane rzeczy. No tak, no ja uważam, że tutaj sezonowe odżywianie ma bardzo duży sens,
produkty sezonowe, akurat dojrzałe i z danego rejonu. Na przykład teraz mamy październik. Są jeszcze gruszki, no już jabłka, tak, ale są to owoce, które są dojrzałe, zerwane z drzewa i stosunkowo krótki okres jest, powiedzmy, do dostarczenia to na targowisko czy klientom, czyli praktycznie są bardzo zdrowe, bo są też mało zanieczyszczone. Jest środków chemicznych, zanieczyszczone chemią, tak, nie ma konserwantów, nie ma środków konserwujących na długi transport, nie są jakby sztucznie dojrzewane w specjalnych, specjalne zabiegi, które służą dojrzewaniu, czyli one są, muszą być dojrzałe i dojrzewające na słońcu, to jest podstawa. I sezonowe produkty i możemy praktycznie odżywiać się samymi owocami przez jakiś okres, kilku tygodni czy miesięcy i zobaczymy, że wtedy bardzo dobrze to będzie nam służyć, jeśli chodzi o poprawę zdrowia, o naszą siłę, energię i możliwość pracy. Ja osobiście dużo dosyć pracuję fizycznie, więc lubię pracować fizycznie, więc wiem, że takie odżywianie mi służy. Wtedy mam więcej po prostu siły, jedząc owoce i warzywa. Mamy też wyciskarki do soków, do owoców i do warzyw. To są różne wyciskarki, bo mamy i poziome, i pionowe. Także uważam, że świeżo wyciskane soki jak najbardziej. Natomiast unikałbym tutaj wprowadzanych, importowanych, prawda, owoców i warzyw, ponieważ one są no, bardzo mocno zanieczyszczone. Mamy green test, który wykorzystuje do tego, sprawdzając dostawców, sprawdzając towar, który znajduje się w sieciówkach. No i muszę powiedzieć, że green test, można sprawdzić zawartość azotanów w tych produktach i warto z tego korzystać, ponieważ no, wynik jest bardzo, bardzo wiarygodny, sprawdzany z naszymi kolegami, sprawdzany w laboratorium i bardzo mocno tutaj się pokrywa, chociaż też nie zawsze, ale w bardzo wielu przypadkach jest zgodny ze stanem faktycznym, więc warto sprawdzać. Natomiast no, przestrzegałbym, bo znam takich frutarian i tak dalej, którzy opierają się na marketowych tutaj cytrusach, które są moim zdaniem niebezpieczne. Sam nawet próbowałem przez jakiś czas, ale to się źle odbiło na moim zdrowiu, takie korzystanie z marketowych owoców. Więc mamy taką tutaj takie bogactwo lokalnych produktów, że po prostu nie musimy korzystać z marketów, możemy kupować na targowisku od rolników, możecie zamawiać u nas, u mnie, u moich znajomych, owoce, warzywa, prosto ze wsi, prosto z gospodarstwa. A panie Dariusz, jak już pan mówi o tym zamawianiu, to czy zamawiani mogą korzystać ludzie z całej Polski, czy tylko z pana okolic? Czy wysyłacie owoce na przykład na Mazowsze, czy do Katowic, czy jedynie wysyłacie w obrębie swojego województwa? Nie no, tutaj mamy w Poznaniu mamy sprzedaż, z tym, że wielu moich znajomych, rolników, mają produkty, ale nie są zorganizowani w jakiś sposób, żeby wspólnie sprzedawać te produkty. Ja się właśnie zajmuję tym, żeby to połączyć, żeby stworzyć wspólną sieć sprzedaży produktów prosto ze wsi i zdrowej żywności. Więc to jest jakby zasięg Poznań i Wielkopolska, bo tutaj w Poznaniu brakuje, naprawdę brakuje w Poznaniu takiego targu prawdziwego, jak jest na przykład w Warszawie czy w innych miastach. Jest tylko zielony targ, który się odbywa w soboty. I to jest wszystko.
I ja zauważyłem, że przez to właśnie te produkty ekologiczne są bardzo drogie, a nie powinny być takie drogie. A my ze znajomymi dostarczamy również do sklepów ze zdrową żywnością, ale uważam, że tutaj w tej dystrybucji też można dużo poprawić, dużo można zrobić. Zarówno z ceną, jak i z czasem wysyłki, tak? Tak, z ceną też na pewno, ale jeśli będzie nas kilku dostawców, kilku rolników, którzy będziemy zorganizowani w jedną grupę sprzedaży zdrowej żywności, to łatwiej nam będzie dostarczyć produkty, większą ilość, obniżymy koszty transportu i pozyskamy nowych klientów. Dostarczamy do sklepów ze zdrową żywnością, jak również dostarczamy do rodzin, do odbiorców prywatnych, którzy kupują w granicach minimum 200-300 zł jednorazowo, bo w przeciwnym wypadku nie opłaca nam się po prostu dostarczać mniejszych ilości. A co Pan może powiedzieć odnośnie oczyszczania właśnie organizmu poprzez diety sokowe? Bycie tylko na sokach na przykład przez 2-3 tygodnie, 4 tygodnie. Jaki to ma wpływ na organizm, jak do tego się przygotować, co to może nam dać, po co to robić w ogóle? No tak, no soki, same surowe soki naturalne mają w sobie wszystkie składniki, bioflawonoidy i substancje odżywcze i składniki, które są potrzebne naszemu organizmowi, czyli jakby wzmacniają organizm. Przy okazji, czy głównie w tych sokach znajduje się woda o odpowiedniej strukturze, która wnika bezpośrednio do komórek i oczyszcza komórki, czyli oczyszcza. Jeśli zauważymy, że jeśli zjemy coś przygotowanego, gotowanego, czyli nie jest to żywe jedzenie, to one nas jakby osłabia, zabiera nam wodę, odwadnia nas jakby, a pijąc soki, to ja czuję, że to po prostu organizm jest wtedy nawadniany i działa to bardzo korzystnie na organizm, oczyszcza organizm. A zapytam się jeszcze odnośnie tego aspektu wody i aspektu komórkowego, to działa na tej zasadzie, że woda, cząsteczki tutaj chcę też widzom pokazać, jak to, żeby też zrozumieli to dokładnie, bo nie każdy na pewno wie, o czym Pan dokładnie mówi. Mógłby Pan to powiedzieć, żeby szersza ilość ludzi to zrozumiała, jak to rozumieć, że woda wchodzi w komórki, bo po prostu zrozumieć dla człowieka, który nie ma zbytniego kontaktu z chemią. Rozumiem. Więc jeśli chodzi o komórki, no tutaj musi występować równowaga między sodem i potasem, żeby w ogóle była wymiana, prawda, między komórkami, wymiana wody. Do komórek dostają się tylko woda heksagonalna, czyli odpowiedniej strukturze, czyli odpowiednio rozdrobniona, dostaje się do środka komórki. I wtedy ona w tej komórce może oczyścić, może nawodnić, może dostarczyć, prawda, składniki. Natomiast to, o czym ja mówię, to wszystko nie jest aż tak bardzo jednoznaczne, żeby tutaj się wypowiadać, ponieważ natura jest bardzo skomplikowana i jest bardzo dużo zależności różnych pierwiastków, różnych enzymów i składników. Dlatego to, co ja mówię, to są takie rzeczy, powiedziałbym, ogólne. A każdy musi wejść w temat głębiej sam, przetestować na sobie pewne rzeczy i później wyciągnąć odpowiednie wnioski. Chciałem powiedzieć, że w tej chwili wiedza jest ogólnie dostępna, jest bardzo dużo wiedzy, jest skąd brać tą wiedzę dzięki internetowi, ale też jest bardzo dużo dezinformacji. I powinniśmy się nauczyć wykorzystywać to, co jest nam naprawdę potrzebne i zacząć od najprostszych rzeczy,
najbardziej korzystnych. I tutaj przy okazji właśnie tych komórek chciałem powiedzieć o soli, bo tak? Sól kłodawska kamienna, którą my używamy i do kiszonek, i do solenia, i tak dalej, jest nam bardzo potrzebna, bo oprócz soli, w tej, oprócz samego związku NaCl w tej soli jest bardzo dużo mikroelementów, które są nam bardzo, bardzo potrzebne. I na przykład ja już od paru lat według zaleceń Jerzego Zięby stosuję, piję wodę ze solą głównie i to z tą dobrą solą. Nie kupuję żadnej soli przereklamowanej, czy himalajskiej, czy morskiej, tylko po prostu prostą sól kłodawską, 3 zł, kosztuje 3 kg w takiej sieciówce na A, więc polecam, można zamówić, ale to lepiej kupić gdzieś w sklepie, ale bardzo jest trudno dostępna sól kłodawska, niejodowana, taka zwykła, normalna. Tak, tylko trochę zeszliśmy z tematu, jakby pan, jeszcze byśmy wrócili na temat właśnie świeżo wyciskanych, surowych soków, jak to oddziaływuje na organizm, tak na przykład jakbyśmy sobie wzięli właśnie jabłko, śliwkę czy gruszkę, wycisnęli z tego soki, tylko takie soki pili właśnie okresowe i jaki to ma sens dla zwykłego takiego człowieka, czemu on miałby się na to decydować, odkładając na przykład schabowego i ziemniakami przykładowo. Aha, no tak. Stosując przez kilka dni albo nawet tygodni same soki, to możemy odczuć na własnym organizmie efekt odżywienia i oczyszczenia organizmu. Natomiast dużym błędem jest to, że ludzie bardzo dużo mieszają różnych produktów i nie stosują pewnych podstawowych zasad dietetycznych. Na przykład owoce, warzywa powinno się spożywać przed posiłkiem albo najlepiej osobno, tak? I przerwa, 2-3 godziny przerwa między posiłkami. A jeśli organizm dorosły, uważam, że wystarczy mu 1 czy 2 posiłki, ale to w zależności od tego, jaką pracę fizyczną się wykonuje, bo to też jest ważne. Ale przy pracy biurowej, no to jak najmniej posiłków i wtedy takie owoce, takie soki byłyby bardzo, bardzo byłyby tutaj wskazane i zdrowe. Powiedział pan też, że 1-2 posiłki dziennie, ale to takie właśnie konstruowane z warzyw i owoców, prawda? Głównie z na przykład wyciskane soki, ewentualnie do tego jakieś owoce dołożyć w formie takiej zwykłej. Ale to jeszcze mam takie pytanie odnośnie tego, co pan powiedział, odnośnie jedzenia, żeby jeść owoce przed posiłkiem. Czyli załóżmy, że mamy ten standardowy obiad w Polsce, że mamy, nie wiem, schabowego, frytki i kapustę zasmażoną, to żeby do tego obiadu, żeby nie jeść tej kapusty z obiadem, czy podzielić to sobie jakoś? No jeśli chodzi o... Tak, oczywiście owoce przed posiłkiem jedynie, albo na przykład przed jedzeniem sok z buraków kiszonych albo z ogórków, coś kwaśnego po prostu na zakwaszenie żołądka, ale jeśli chodzi o główne danie, no to tutaj podstawa jest taka, że na przykład ten kawałek mięsa zjadamy na końcu, natomiast wcześniej zjadamy surówkę, zjadamy, no już nie powiem, czy ziemniaki, czy coś, no bo ziemniaków z mięsem nie powinno się stosować razem. Dlaczego? Jeśli osłabiają organizm po prostu, źle się trawi, po prostu wtedy enzymy trawienne nie działają odpowiednio, i organizm nie wie, jak strawić daną mieszankę. Jeśli mamy kiszonkę, do tego mięso, to jest to proste, to jest strawne dla organizmu, tym bardziej, że organizm potrzebuje
w ogóle kwas jest potrzebny do tego, żeby trawić białko. Do trawienia białka jest potrzebna duża ilość kwasu. I dlatego w produkcji zwierzęcej na przykład, bo powiem, jeśli chodzi o tucz mięsny, to tam dodaje się do paszy zakwasacze sztuczne, a człowiekowi żaden lekarz ani prawie żaden dietetyk nie powie o tym, że trzeba zakwasić żołądek, tylko oni to mówią odwrotnie. Więc podstawą zdrowia w ogóle jest dobrze zakwaszony żołądek, a tym bardziej białko typu mięso, typu strączkowe, typu zboża, może mniej, ale też, ale żeby trawić białko, to po prostu musi być silnie zakwaszony żołądek. No i to na przykład widzimy po zwierzętach mięsożernych, bo tam u zwierząt mięsożernych to ten żołądek jest jeszcze bardziej zakwaszony niż przy roślinożercach. No i teraz właśnie bardzo fajnie możemy przejść do następnego tematu, czyli kiszonki, zakwasy, zioła świeżo zebrane oraz zielenina. No tak. Więc zrobić kiszone warzywa i tak dalej sobie samemu to jest naprawdę bardzo prosta rzecz. Największym hitem ostatnio, co też sam robię, to jest kiszone buraki. Używam oczywiście do tego soli, tej, o której mówiłem, kłodawskiej, najtańszej i najwyższej jakości. Kiszone buraki? Kiszone buraki, tak, dokładnie. To się bardzo, bardzo, bardzo ładnie, łatwo kiszą. Robimy to tak, że dobrą wodę źródlaną najlepiej. Do tego dodajemy soli albo solankę, jeśli mamy. Oczywiście czosnek. Dobrze jest do tego dodać chrzan, kminek koper. Ja tego używam. No i następnie ponad pół słoika może być buraków i dodatkowo pociętych w takie plasterki, prawda, buraczki. I do tego jeszcze takie dodałbym kalarepę, kalafior, coś takiego jeszcze, takie warzywo, takie o innym kolorze, jasne, ponieważ buraki się bardzo łatwo kiszą, aż za bardzo się kiszą, za łatwo, za szybko, więc żeby to zrównoważyć, dodajemy warzywa o innym kolorze. No i zostawiamy to w kuchni w ciepłym miejscu, prawda, na kilka dni, 2, 3, 4 dni, ale to będzie kipiało, bo to ten słoik nie musi być dokręcony maksymalnie, tylko tak lekko dokręcony i tam następuje już fermentacja bardzo intensywna i to kipi. Ale później na kilka tygodni do piwnicy, do spiżarni i wtedy mamy już dojrzały kwas z tego, z buraków i ten właśnie kwas, ten sok z buraków kiszonych jest bardzo korzystny, bardzo zdrowy, zawiera wszystkie potrzebne nam mikroelementy, pierwiastki, składniki, zakwasza nam żołądek. Właśnie ten sok jest bardzo korzystny i bardzo zdrowy. Aha, w ten sposób, że dostarcza po prostu wszelkich niezbędnych mikroelementów i substancji odżywczych, jaki nasz organizm potrzebuje, czy to do regeneracji, czy to do budowania siebie i wzrostu. Tak, i jeszcze bardzo ważna rzecz, probiotyki, które dostarcza taki sok, prawda? Tak samo sok z ogórków, sok z innych buraków. I jeszcze chciałem dodać tutaj, na przykład w tym roku zrobiliśmy zakwas bołotowa, bardzo, bardzo świetny. Są też opisy w internecie, jest też filmik taki rosyjski właśnie z tym, jak przygotować zakwas bołotowa. Potrzeba na to prawie miesiąc, żeby to zrobić dobrze, więc to zrobiliśmy i mamy w tej chwili jakby dla klientów. Macie na sprzedaż, tak? Można u Was zamawiać taki zakwas. Ile taki zakwas by kosztował? No 15 zł kosztuje pół litra. Okej. I tego się pije 50-100 ml dwa razy dziennie przed posiłkiem i to się pije przez 2-3 tygodnie. Także taką kurację można sobie zrobić dwutygodniową. I co nadaje?
poprawia pracę żołądka, zakwasza żołądek, oczyszcza, ale również wspomaga organizm w oczyszczaniu z metali ciężkich. Także działa ogólnie, ogólnoustrojowo, to nie można powiedzieć, że działa tylko na jedno, to działa na bardzo wiele, wiele aspektów. Rozumiem. Jeszcze jakby Pan coś powiedział o świeżo zebranych ziołach, jak to działa, po co to robić, w ogóle świeżo je zbierać, co one nam dają, co one dostarczają, no i trochę o zieleninie jeszcze, do zielonych owocach, typu na przykład brokuł. Tak, tak, no ideałem jest mieć ogród pod domem, tak, i wykorzystywać tą zieleninę i tak dalej. Pietruszkę o tej porze roku, również liście selera, które są kopalnią różnych składników odżywczych, niesamowitych, bardzo korzystnych. Dlatego też ten smak gorzki z ziół i z zieleniny jest bardzo też korzystny, ale też właśnie zioła ze stanu naturalnego, bo wystarczy pójść na łąkę czy do lasu i już możemy skorzystać z wszystkich dobrodziejstw. Na przykład, co ja mogę podać? Krwawnik. Nie wszystkie zioła mogę podać, bo niektóre są już niestety zabronione, a one są bardzo, bardzo zdrowe i bardzo, moim zdaniem, korzystne dla zdrowia. Ale to, co można, no pokrzywa. Z pokrzywy można wycisnąć sok. Tylko tego się nie da dużo wypić i jeszcze przed wyciśnięciem soku z pokrzywy należy te igiełki potrząsać, prawda, poobijać, żeby tych igiełek nie było, bo ja pierwszy raz zrobiłem z igiełkami, no to był szok po prostu. Ale to jak sok z pokrzywy po prostu zebrać liście, bo ja mi się kojarzy pokrzywa zawsze z tym, żeby strasznie parzyła. I pamiętam ją właśnie tak, zapamiętałem tą roślinę, że generalnie mnie bardzo parzyła i zabezpieczała obszar jak drut kolczasty, żeby nie wpadnąć. No to znam lepsze, bo na przykład oset albo ostropet plamisty też zabezpiecza obszar dobrze. Ale wracając do pokrzywy, no ja zrywam normalnie rękoma gołymi pokrzywę. No nie przez cały dzień na przykład, ale gdy to robię tak dorywczo, tam kilkanaście minut dla siebie czy na potrzeby bieżące, no to wtedy bez rękawiczek i to ma trochę poparzyć, to działa też korzystnie dla zdrowia. Takie parzące działanie pokrzyw. No i taki sok, to sam też nie polecam, tylko polecam sok z pokrzywy na przykład z burakiem albo z jakimś warzywem. Aha, żeby po prostu zmiękczyć ten jego smak. Tak, tak, osłabić. Tak samo z selera, jeśli teraz robimy sok z selera o tej porze roku, no to na taką szklankę to wystarczy dwa liście selera, już jest bardzo intensywny, gorzki smak i to w zupełności wystarcza. I co do selera, banan jakiś, burak? No my głównie marchewka, burak, prawda, to co jest na bieżąco dostępne. To co warzywa akurat mamy sezonowe, to jak najbardziej z tego wyciskamy sok. No, a z tego co zostaje można zrobić jeszcze ciasto. Na przykład ostatnio zrobiliśmy super ciasto marchewkowo-śliwkowe. Mieliśmy bardzo dojrzałą śliwkę. Właśnie te pozostałości po wyciśnięciu soku z marchewki, czyli ten miąższ, powiedziałbym, ale już taki suchy. Do tego płatki owsiane, kilka jajek, kakao. No i muszę powiedzieć, że eksperyment się bardzo, bardzo udał, ponieważ wszyscy byli zadowoleni, wszyscy byli zachwyceni, że można upiec coś takiego, takie ciasto praktycznie z niczego. Dlatego ja się pytam, dlaczego w cukierni ciastka kosztują 20, 30, 40 zł za kilogram, skoro mąka kosztuje 2 zł, cukier kosztuje 2 zł,
Więc zobaczmy, jaka jest tutaj przebitka, jakie mamy możliwości. My nawet sprzedając nasze ciasto marchewkowe za 10 zł, jesteśmy stukrotnie w stanie przebić zdrowotnie to, co oferują cukiernie i piekarnie niektóre. Przejdźmy teraz do tematu chińskiej zasady kuchni pięciu przemian odnośnie jadłospisu po prostu i diety, jak to zastosować po prostu w swoim życiu, bo to jest bardzo ciekawa filozofia w ogóle życia i odżywiania, również do rozwoju można zastosować pięć przemian, ale w tej chwili to zastosujmy to odnośnie kuchni. Po co to robić, co to daje, jak to w ogóle, co to jest? Powiedziałbym tak, że ja kuchnią pięciu przemian zacząłem się interesować już ładnych kilka lat temu, kiedy byłem osłabiony i miałem takie problemy zdrowotne, więc wtedy zacząłem od pięciu przemian i właśnie te wszystkie smaki, które mamy, powinny być zrównoważone. Słodki, kwaśny, gorzki, słony, ostry. Te wszystkie smaki muszą być w równowadze. Czyli błędem jest, jak rodzice pozwalają dzieciom na jedzenie słodyczy, wtedy się zaczyna już takie rozregulowanie organizmu. Powinno być to wszystko bardzo, uważam, zrównoważone. No i zasadą jest główną to, żeby się też nie objadać. Tak jak mówi ta filozofia trochę żywieniowa odnośnie tego, że symbolami żywiołów są po kolei drzewo, ogień, ziemia, metal i woda i odpowiada im właśnie pięć smaków, tak jak Pan wcześniej wymienił i polega to właśnie na tym, żeby w każdym posiłku połączyć każdy z tych pięciu smaków, żeby w każdym posiłku znajdowało się ten pięć smaków. Ja od siebie mogę powiedzieć, że testowałem na razie kawę pięciu przemian. No i jest ogromna różnica względem tego, co się piło, a tej kawy. No tylko, że różnica jest taka, że musimy ją gotować na większą ilość płynu. No bo gotuje się ją w garnku zazwyczaj 1,5 litra wychodzi tej kawy, więc to tak dla siebie samego, no to tak ciężko, bo tą kawę raz podgrzewa, jest ona gotowa, naleje sobie się do kubka jednego, reszta kawy zostanie, ewentualnie można ją rozlać po rodzinie, po przyjaciołach, po znajomych, ale tak dla siebie samego, no to nie jest efektywne, no chyba żeby zmniejszyć znacznie proporcje, prawda, i sobie policzyć po prostu na jeden kubek. Ale odnośnie zdrowia, no to jest to, no wszelkie negatywy kawy są tutaj wycięte i zostawione same pozytywy. No tak, tak. Stosowałem, robiłem tak według ciesielskiej, według przepisu ciesielskiej. Tak samo jak stosowałem według ciesielskiej gotowanie zup według pięciu przemian. No na okres zimowy, jesienny, tak, zupy są jak najbardziej tutaj wskazane, ale i tak uważam, że nawet zimą należy stosować i tak przewagę surowego odżywiania. W ogóle jestem zwolennikiem surowego stylu życia i surowego odżywiania. To znaczy przede wszystkim nie unikać zimna, bo to zimno też jest nam bardzo potrzebne. Wszystkie skrajności właściwie są nam bardzo potrzebne i zimno i ciepło. I głód i dostatek i światło i ciemność. Także wszystkie te skrajności są nam potrzebne, tylko nie możemy tutaj przesadzić w jakąś stronę, tylko musi być równowaga między tym wszystkim. Natomiast to, co powiedziałem o zimnie, no to mogę wszystkim polecić terapię zimną, krioterapię i tak dalej, szczególnie kąpiele w zimnej wodzie, nawet zimą. Z tym, że no, żeby zimą tutaj zastosować wejście do stawu, no to trzeba się dobrze przygotować, trzeba mieć power, trzeba mieć energię, trzeba tą energię czuć w sobie po prostu, być rozgrzanym w pewnym stopniu i wtedy można, hartując się w odpowiedni sposób, bez żadnego problemu wchodzić do takiej zimnej wody
i się hartować. Rozgrzanym w sensie rozgrzanym energetycznie wewnętrznie, nie zewnętrznie. Energetycznie, tak, energetycznie. Nie mówię o tym, żeby być tutaj przemęczonym czy przegrzanym od przepracowania na przykład. Dlatego chciałem właśnie to doprecyzować. Tak, dokładnie. Może wróćmy jeszcze właśnie do tej diety początkowo, jak to w ogóle rozumieć i jakby ktoś chciał zastosować, co to mu da. Co to panu dało, jak pan zaczął stosować tą dietę? No, ja wtedy początkujący byłem wtedy, stosując tę kuchnię według ciesielskiej. Gotowałem wtedy zupy i wtedy gotowałem zupy na kościach wołowych i tak dalej, ale uważam, że to jest dobre jako uzupełnienie ogólnie, nie jako podstawowy styl życia, tylko jako uzupełnienie właśnie surowego jakby tutaj jadłospisu. Tak, żeby podzielić sobie to na przykład, załóżmy 85% surowa dieta, plus 15% jakieś gotowane rzeczy, czy zupy jakieś dodatkowo, czy jakieś inne dania. No tak, na przykład jeszcze powiem ważną rzecz, jedząc zupę, to dobrze do tego coś surowego, kwaśnego, kiszonkę, kiszoną kapustę, albo wręcz no, cebula, por, czy cokolwiek, wtedy to ten pokarm jest prawidłowy i jest dobrze zbilansowany i tam jest wszystko, co powinno być. Jedząc samą zupę, to tam praktycznie niewielkie są wartości odżywcze, uważam. Tak, no bo się to wszystko wygotowuje przecież. No. Przy 42 stopniach zabija bardzo wiele się bardzo przyjaznych dla nas substancji w pokarmie. Wszystkie to światło, które jest przy patrzeniu na żywe, zerwane świeżo z drzewa owoce, to wówczas przygasa. Wygasa całkowicie. Wygasa, no tak, dokładnie. Ja bym powiedział, no, że takie porównanie bym zrobił. Ktoś zjada na przykład całe danie, pełne danie jeszcze z deserem i jeszcze jest głodny, a ja wypijam szklankę soku i przez cały dzień praktycznie mam energię do działania, do pracy i po prostu nie czuję głodu. I nie ma pan też takiego poczucia, prawda, przy ściągnięciu w ziemię, że chce się spać, że się nie ma na nic ochoty, nie ma tego znużenia, takiego ściągnięcia w dół, prawda? No nie ma, bo tak, bo szczególnie pracując fizycznie, bo uważam, że aktywność fizyczna i ruch jest tutaj jeszcze ważniejszy niż to, o czym mówiliśmy przed chwilą. Więc mając odpowiedni ruch tutaj, to naprawdę nie ma potrzeby jedzenia, bo jest się w jakimś tutaj rytmie pracy i to się myśli o pracy wtedy, a nie o jedzeniu. Ale no, większość ludzi uważa, że trzeba mieć jakieś zasilanie do tej pracy, prawda? Że trzeba pracując jednak dostarczać do organizmu zasilania, tak jak do samochodów wlewa się benzynę. No, tutaj mam znajomego właśnie też w podobnym wieku jak ja i on jada tylko raz wieczorem posiłek i właściwie i podziwiam go. Też dążę do tego, wiem, że tam po 50 to już nie potrzeba aż tak dużo jedzenia, bo potrzeba mniej jedzenia, tylko żeby było bardziej wartościowe, bardziej surowe, bardziej wartościowe składniki. Ale jeszcze należy powiedzieć o... Ja bym jeszcze powiedział o kiełkach, bo są teraz obecnie bardzo duży boom, jest na nie bardzo duża popularność, żeby tutaj właśnie rozwinąć ten temat i dosyć sporo też jeszcze o nim powiedzieć. Oczywiście jak najbardziej kiełki jestem za, ponieważ uważam, że wszystkie zboża nie powinny być spożywane w formie bez moczenia. To znaczy, jeśli pieczemy chleb na zakwasie, no to mąka powinna być kwaszona przez kilkanaście godzin i tak samo ziarno, jeśli zamoczymy w wodzie, to one też już jest zamoczone i zaczyna się proces kiełkowania.
I co jest w ziarnach? W ziarnach są substancje antyżywieniowe, głównie kwas fitynowy, który bez odpowiedniego przygotowania szkodzi naszemu organizmowi, ponieważ ten kwas fitynowy znajdujący się w ziarnach, on blokuje wchłanianie bardzo ważnych pierwiastków i minerałów z pożywienia, czyli nie mamy wtedy, nie mamy magnezu, nie mamy cynku, nie mamy miedzi, tego nam brakuje, więc jak mamy być zdrowi, jak mamy być dożywieni, skoro kwas fitynowy czy inne substancje antyżywieniowe zablokowały nam te składniki. A wiadomo, że organizm sam sobie wytworzy witaminy, enzymy i tak dalej. Może najtrudniej ma z witaminą D3, ponieważ jest trochę za mało słońca w okresie zimowo-jesiennym. To celowo jakby jest to słońce nam tutaj zasłaniane, ale to jest inna sprawa. Ale poza tym organizm wszystko sam sobie wytworzy i bardzo ciekawa i ważna informacja, którą niedawno uzyskałem, że nas należy dostarczyć niezbędne minerały albo pierwiastki wysokospinowe, które mogą transmutować i mogą się przetwarzać w taki pierwiastek, w jaki organizm w danym momencie potrzebuje. Dlatego my w rolnictwie i nie tylko dla zdrowia ludzi również używamy soli, wyciągu soli z Morza Martwego, w której są wysoko właśnie spinowe pierwiastki. To kolega to robi, bo to ma bardzo dobre urządzenia do wytwarzania tych wyciągów. Także to stosujemy powszechnie i uważam, że to jest bardzo, bardzo potrzebne. A jakie rodzaje kiełków są najlepsze w takim razie? Czy to ma znaczenie, jakie kiełki jemy? Bo są rzodkiewka, brukiew, brokuł, nie wiem, różne rodzaje. Czy to ma znaczenie, jakie konkretnie kiełki jemy, czy ogólnie chodzi o to, żeby jeść kiełki? Tak, różne należy, uważam, stosować. Czyli żeby też różnicować sobie te kiełki, nie tylko, że kiełki rzodkiewki, tylko kiełki wszelkie możliwe jeść, tak? Tak. No i jeszcze moczenie, na przykład siemy lniane i tak dalej, również warto moczyć i wypijać to następnego dnia rano. Także to wszystko jakby się łączy ze sobą. Co do siemienia lnianego, to po prostu wziąć sobie łyżeczkę, kupić sobie opakowanie siemienia lnianego, wziąć sobie łyżeczkę, zaparzyć jak herbatę, zalać wrzątkiem, tak? Nie, no ja raczej surową wodą zalewam i do tego troszkę soku z kiszonych ogórków albo buraków, troszkę dodaję, także to wtedy lepiej działa. Troszkę to ile tego soku? No tak 100, 50 chociażby. I to wtedy, ja wiem, 2-3 łyżki siemienia lnianego, do tego może jakieś inne jeszcze nasiona, czy pestki dyni, czy słonecznika i tak dalej, to można zrobić taką mieszankę, to można zalać sobie wodą z tym sokiem z ogórków wieczorem. Jaką ilością wody wówczas to zalewać? Czy to do jakiegoś słoika większego dać? No tak, tak zalać, żeby to było zamoczone, prawda, żeby ta woda później jest zabierana, wsiąka w te nasiona, prawda? Tak, tylko mi chodzi o to, że jak bierzemy to siemię lniane i dołożymy do tego pestki dyni, dołożymy do tego inne pestki różne, tak, dołożymy do tego właśnie tą wodę z ogórków, to wówczas mamy masę jakąś i do tej masy ile wody dolać? Żeby później móc to wypić. No to tak, że jedna, druga jeszcze powyżej poziomu tych nasion, prawda? Dużo pieniędzy poprzez różne tanie sposoby, dosyć proste, samemu do wykonania. No i po prostu uważność tego, co spożywamy. Tak, i tutaj można dodać jeszcze bardzo ważną rzecz. To, co stosujemy w rolnictwie ekologicznym, czyli takie minerały jak na przykład bor jest potrzebny nie tylko w glebach
w glebie, ale jest również potrzebny organizmom żywym, szczególnie człowiekowi. Ja stosuję boraks, najprostszy boraks za kilkanaście złotych kilogram. Ja go stosuję również doustnie w małych ilościach na czubku łyżeczki, czasami do wody do picia, do tej soli. To jest jeszcze bardzo ważne, płyn Lugola, czyli jod, jest bardzo potrzebny, ponieważ nie tylko do prawidłowej pracy tarczycy jest potrzebny jod, ale również do, w każdej komórce są receptory nie tylko jodu, ale witaminy D3, jak również receptory kanabinoidowe. Także uważam, że ten jod jest po prostu jako profilaktyka jest niezbędny. Nie należy czekać na kolejny wybuch czy rozszczelnienie elektrowni atomowych czy jakieś promieniowanie radioaktywne. Należy cały czas uzupełniać ten jod w organizmie i wzmacniać w ten sposób i uodparniać organizm za pomocą jodu. Bo jod chroni też górne drogi oddechowe. I ciekawostka, no kiedyś jodyna była stosowana powszechnie i w medycynie, i w weterynarii, prawda? A teraz coraz rzadziej. Trudno kupić jodynę. Można kupić jodynę w aptece w takich malutkich tylko buteleczkach. Płyn Lugola również można kupić w aptece za kilka złotych. O, tutaj mam akurat, proszę bardzo. Polecam wszystkim. Ja piję kilkanaście kropli, stosuję do wody, jak również do nacierania na skórę. Spotykam się tutaj ze światowymi ludźmi w Poznaniu i w ogóle w całej Polsce i muszę powiedzieć, że jeśli spytam o jod, no to ludzie po prostu nie stosują tego. Wchodząc w bardziej zaawansowane tematy, czasami narażając się na ogromne koszty, kupując jakieś niepotrzebne urządzenia i wydając masę pieniędzy, czasem albo wydając 5 000. Tak, suplementy i tak dalej, które i tak nie są skuteczne, nie działają, jeśli w organizmie nie ma jodu, nie ma tych podstawowych pierwiastków jak magnez, cynk, bor, nie mylić z bromem, no oczywiście potas. Czyli chce pan powiedzieć, że wszelkie te suplementy, co chcą nam wszyscy dookoła sprzedać, po rozpoczynając od wszelkich firm działających w internecie czy działających w telewizji, nie zadziałają w ogóle na nasz organizm ze względu na to, że organizm nie jest na to przygotowany i nie jest przygotowany na wchłonięcie tego, bo jest na przykład zanieczyszczony. Tak, to jedna sprawa najważniejsza, zanieczyszczony. Właśnie, a soki powodują to, że można oczyścić równocześnie i dożywić organizm, więc to jest żywe jedzenie. Natomiast suplementy, no uważam, że są za drogie i zbyt mało skuteczne i w tych suplementach i tak nie ma tego wszystkiego, co powinno być, bo to, co jest potrzebne człowiekowi, to wszystko jest w naturalnej żywności według zasady Hipokratesa, że żywność ma być lekarstwem, no to ja się z tym zgadzam jak najbardziej, no bo w sokach, w żywności, w prawidłowym odżywianiu jest praktycznie wszystko, co człowiek potrzebuje. Czyli żywność jednocześnie powinna być lekarstwem, a nie, że trzeba lekarstwa chodzić do apteki po nie i dodatkowo za nie płacić, przy czym jedną rzecz poprawiają, a drugą rzecz psują. Tak. Ale nawet suplementy tutaj uważam, bo sam byłem ofiarą, powiedziałbym, dietetyka i dietetyków i suplementacji i też kupowałem różne suplementy, ale w tej chwili już nie kupuję, nie potrzebuję żadnych suplementów, bo wiem, że wszystko mam w sokach, w naszych roślinach, gdzie my rośliny dokarmiamy
mikroelementami i specjalnymi właśnie pierwiastkami, przede wszystkim bor, bo do wody do podlewania również stosujemy magnez, siarczan magnezu czy bor, czyli praktycznie to samo, co potrzebuje człowiek i wtedy poprzez takie dobrze dożywione rośliny, te składniki mineralne, te pierwiastki odżywiają również ludzi albo naszych klientów. Gdzie chciałem powiedzieć, że nasza żywność też działa w sposób leczniczy. No tak, no bo jeśli zadbamy o tak jakby to, co będziemy jeść, no to wówczas ten pokarm, który będziemy później spożywać, będzie dużo lepszej jakości, będzie dużo bardziej wartościowy dla nas, bo wychowywał się na jakby bardzo dobrych warunkach, prawda? I mógł się odżywić tak, jak on chciał. Tak, no i tutaj chciałem jeszcze dodać jedną rzecz bardzo ważną, bo powiedzieliśmy, że ponad odżywianiem jest aktywność fizyczna. Być może jest to w równowadze, być może jest ważniejsza aktywność fizyczna. Natomiast jeszcze ważniejsza moim zdaniem jest psychika i odpowiednie, powiedziałbym, podejście psychiczne, radość życia i tworzenie i pasja. Pasja w życiu jest ważna, dlatego też to, co robię, to robię może na początku bez większych korzyści finansowych, natomiast wiem, że jeśli zbudujemy dobrą tutaj skuteczną społeczność, dobrą dystrybucję, dobrą logistykę i połączymy te wszystkie tutaj możliwości, jak również połączymy rolnika z konsumentem, gdzie jest to bardzo potrzebne, bo rolnikom trudno się sprzedaje swoje własne produkty. Natomiast jeśli to połączymy, no to wtedy nam wszystkim będzie się łatwiej żyło i naprawdę pójdziemy szybko do przodu. No, czyli to jest takie bardzo, właśnie bardzo fajnie, że Pan poruszył aspekt tego, jak się z tym czuję, z samopoczucia i właśnie tego, żeby robić to z przyjemnością, co się robi. No bo mi się wydaje właśnie, że to, co się robi, jakie się ma do tego nastawienie, jak się z tym wewnętrznie samopoczucie czuję, z tym, jaką pracę się wykonuje, to ja nawet jeśli ona jest ciężka, tak jak Pan powiedział, ale Pan na przykład ją lubi, no to ona wówczas sprzyja Panu, a jeśli byłaby ona ciężka i robiłby Pan ją z wyrzutem i z poczuciem winy, no to wówczas ta praca by Panu szkodziła. Tak, dokładnie, dokładnie. No teraz właśnie mamy plany rozwojowe w najbliższych tygodniach. Chcemy rozwinąć dystrybucję właśnie w Poznaniu. Mamy już tutaj znajomych, którzy mają lokale i być może tutaj zaczniemy od drobnego przetwórstwa, bo jednak stało się coś dobrego w tym naszym tutaj państwie, bo rolnicy mogą teraz produkować, wytwarzać własne przetwory, półprodukty i je sprzedawać do 40 tysięcy. Mam tu taką broszurę Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, jak rozwija się rolniczy handel detaliczny w Wielkopolsce. No i właśnie ostatnio prowadziliśmy rozmowy tutaj z ODR-em i można zgłosić produkcję taką domową, produkcję różnych przetworów, czy to kiszonek nawet, czy nawet to ciasto marchewkowe, czy pasty warzywne, to wszystko można robić. Ludzie w mieście nie zawsze mają czas, żeby to wszystko przygotowywać. Kupują jakieś nafaszerowane chemią produkty, a tutaj towar byłby w dobrej cenie i dobrej jakości i na pewno zdrowy. No właśnie, bardzo fajnie, że Pan już do tego przeszedł, bo właśnie chciałem teraz, żebyśmy poruszyli ten ostatni temat naszego dzisiejszego spotkania, mianowicie odnośnie minerałów i urządzeń prozdrowotnych, jakie możecie zaoferować i pokazać światu. No tak, no to może rozpocznę, jeśli chodzi o minerały, to wyciąg soli z Morza Martwego, gdzie tam w tym wyciągu znajdują się wysokospinowe minerały,
które... Może niech Pan wyjaśni jeszcze ludziom, bo na pewno ludzie też, którzy nas oglądają, nie wiedzą, co to znaczy, że minerały są wysokospinowe, żeby im to jakoś wytłumaczyć w sposób taki zrozumiały, co im Tak, podaje. mają dużą energię w sobie, ale teraz to chodzi głównie o takie pierwiastki, o platynowce, platyna, rod, iryd, złoto, srebro, których w przyrodzie jest relatywnie mało i one są bardzo potrzebne organizmom żywym, bo to i widać na roślinach, i widać na zwierzętach, jak również u ludzi widać efekty korzystne działania tych platynowców. I to stosuje się do wody do picia, taki wyciąg. I to polecam. Natomiast zbudowaliśmy też, właściwie kolega zbudował strukturyzator MAG2, który może służyć nawet do wytworzenia wody wzorcowej. Kolega już to osiągnął. Co to jest woda wzorcowa? To jest woda idealna. Ale co to jest? Co to daje ludziom? Jak oni mają, jak mogą z tego skorzystać? Ja nie chciałbym tutaj być ekspertem w tej dziedzinie, bo oglądałem właśnie i czytałem na temat wody wzorcowej, że ta woda, dzięki tej wodzie można przenosić informacje na inną wodę. Na przykład jeśli będzie rura, w której przepływa woda i na zewnątrz będzie obejma, czyli takie miejsce, gdzie będzie woda wzorcowa, no to ta woda będzie przekazywać swoją informację idealnej wody. Nie chcę tutaj głębiej wchodzić w temat, natomiast rozumiem, powiem więcej na temat urządzenia MAG2. Okay. To jest od niedawna zbudowane przez mojego kolegę urządzenie, które wykorzystuje kilka elementów. Pierwszy etap to jest filtracja wstępna i mikrofiltracja. No, nie uznajemy odwróconej osmozy, więc mamy takie filtry z mikrofiltracją. Dlaczego nie uznajecie tego procesu? O co chodzi? Ja kiedyś miałem filtr z odwróconą osmozą, kiedyś kilkanaście lat temu i słyszałem różne opinie, natomiast w tej chwili słyszę dużo negatywnych. To jest bardziej woda przemysłowa, to jest woda faktycznie pozbawiona wszystkich zanieczyszczeń, nawet tych mniejszych. Czyli to jest woda po procesie odwróconej osmozy otrzymujemy wodę pustą, bez niczego, tak? No tak można powiedzieć, ale też są jakieś kapilary właśnie, gdzie na przykład pewne części cząsteczki takiej naprawdę najgorszej chemii mogą się przedostać. To jest moje prywatne zdanie, nie wiem. Natomiast ja słucham różnych ludzi. Jeśli większość ludzi jest negatywnie nastawiona, no to też tutaj nie polecam takich produktów. Chciałbym polecać produkty, które są najlepsze i sprawdzone przez wiele lat. A robił Pan jakieś swoje testy na temat odwróconej osmozy, jak to działa, czy po prostu poprzez... Nie, odwrócona osmoza już jest znana, już jest... Ja to miałem już kilkanaście lat temu. No nie no, 20 już jest lat, kiedy miałem odwróconą osmozę. Wtedy to kosztowało jeszcze duże pieniądze. Pamiętam, że taki zestaw płaciliśmy wtedy chyba 3 albo 4 tysiące złotych. No, ale jakby nie widziałem swojego jakby tutaj efektu, korzystnego efektu, ale wtedy i miałem wiedzę zupełnie inną, niekompletną. Myślałem, że to wszystko, co nas nauczono w szkole, na studiach i w ogóle to, co mówią w telewizji, to mi się wydawało, że mówią chyba raczej prawdę. Więc wtedy miałem w ogóle inną świadomość, więc wtedy gdybym może tą osmotyczną wodę zastosował
połączeniu z moim nowym stylem życia, no to wtedy na pewno by odniosło jakieś lepsze skutki, więc nie mogę tutaj w tej chwili porównywać. Natomiast to, co robi kolega, właśnie filtracja wstępna, to jest pierwszy etap z mikrofiltracją. Drugi etap jest to, są to zaprogramowane kryształy, które kasują pamięć, całą negatywną pamięć i całą negatywną informację. Czekaj, Darku, poczekaj, niech przejedzie karetka. Dobrze, dobrze. Szósta podczas dzisiejszego dnia. Tak. Czyli drugi etap filtracji to jest kasowanie za pomocą zaprogramowanych kryształów całej negatywnej informacji odnośnie pestycydów, całej chemii, leków, negatywnych myśli i tak dalej. To kolega robi za pomocą urządzenia SE5000 Balancer. I te kamienie są po prostu, kryształy są w pojemniku, gdzie przepływa woda. I to jest pierwszy etap opatentowany przez mojego kolegę. Pierwszy etap filtracji. Kolega też z Poznania, czy kolega z innego miasta? Jakby ktoś nie, z Gdańska jest, z Gdańska kolega, wiesz? I ewentualnie jakby chcieli zakupić sobie coś takiego, to poprzez pana, bo pana się zgłaszać po prostu, tak? Można do mnie, można do kolegi, taki zestaw kryształów zaprogramowanych tutaj kosztuje w detalu 1000 zł. I tutaj kolega ma to jakby opatentowane i to jest jego tutaj od początku do końca jego biznes, a my mu tutaj jedynie pomagamy przy tym, wiadomo, że myśl techniczna zostaje przy wynalazcy w tym momencie. Następny, trzeci etap filtracji, bardzo ciekawy moim zdaniem, jest to magnetyzacja za pomocą 140 par magnesów. I teraz woda, przepływając pod ciśnieniem w rurce, gdzie na tej rurce są magnesy parami. Każdy magnes ma długości 2 cm. Występuje efekt ściskania i rozluźniania, że tak powiem, i magnetyzowania tej wody. I tutaj przy okazji występuje efekt zbliżony do efektu Ebnera, czyli przywrócenie pamięci pierwotnej wody. Następnie jeszcze poprzez tą magnetyzację następuje dźwięk, wytworzenie dźwięku kreacyjnego oraz fotonów. Dźwięku kreacyjnego? Co pan ma na myśli? Tak, również dźwięk, czyli jakby dźwięk też ma działanie terapeutyczne, odpowiednie dźwięki. Czyli również podczas przepływu powstają fale dźwiękowe, że tak powiem. No i powstają fotony. Nie chciałbym się tutaj wgłębiać, tutaj jestem bardziej praktykiem, więc tutaj zostawiam... Odsyłamy do literatury. Specjalistom, tak. No i podwyższona ilość wodoru, zwiększa się ilość wodoru, także ciekawe zjawisko, bo występuje jakby bez żadnego prądu, występuje generowanie wodoru, czyli jakby elektroliza bez prądu, co też jest bardzo ciekawym zjawiskiem. No i po przejściu poprzez te magnesy jest końcowe programowanie jeszcze pozytywne, i jest wgrany indeks na niwelowanie wpływu geopatycznego. No czyli bardzo ciekawe, nie? Pijąc tą wodę, z tego co kolega powiedział, można być naturalnym odpromiennikiem. Czyli nie trzeba kupować żadnych odpromienników takich osobistych czy domowych, tylko można pijąc tą wodę być już odpromiennikiem. Okej. Okay. No dobra, no poruszyliśmy wszystkie tematy, które chcieliśmy podczas tego wywiadu założyć. Aha, bo jeszcze, przepraszam, bo o urządzeniach jeszcze nie powiedziałem wszystkich. No, proszę mówić. Przerwałem, dalej. Wiesz, to co ja sam buduję, to w tej chwili generator wodoru.
Także. Z tym, że on nie jest jeszcze na sprzedaż, jakby on nie jest jeszcze gotowy, to jest póki co prototyp. Są elementy, tak, są części na sprzedaż, że tak powiem, natomiast no, pracujemy jeszcze tylko właśnie nad obudową. Nie no, prototyp już nie, no bo doszliśmy do tego, że dodajemy bardzo małe ilości wodorotlenku albo praktycznie bez wodorotlenku i przy bardzo małym nakładzie energetycznym mamy dobre rezultaty, dobre efekty. Stosujemy stal oraz elementy najwyższej jakości przeznaczone do spożywki również, do spożycia. Także jeśli ta woda z elektrolizera przepływa przez kilka płaszczy wodnych, to znaczy jest oczyszczona jeszcze dodatkowo, jest taka filtracja i cały czas jest takie bąbelkowanie, jest wydzielanie wodoru i tlenu, więc jest to bardzo korzystny wpływ na tą wodę. Ta woda może służyć do picia. Ja zrobiłem pomiary, więc potencjał ORP w ciągu kilkunastu minut z kranówki, potencjał ORP z plusa, z dużego plusa zrobił się minus 200, minus 150. Także uważam, że bardzo, bardzo dobry. Zresztą jak się pije tą wodę, to już też po prostu wydaje się, że jest bardzo energetyczna i bardzo korzystna dla organizmu. Poprzez kaniulę można wdychać wodór. To już też tutaj na szeroką skalę jest stosowane w Polsce i na świecie, a szczególnie w Japonii. Natomiast jeszcze no chciałem powiedzieć, że nie wszyscy producenci jakichś tam atestowanych urządzeń podają, jaka jest wydajność, albo podają bardzo niską wydajność tych swoich generatorów wodoru, co dla mnie w ogóle jest śmieszne, bo te urządzenia niejednokrotnie kosztują bardzo duże pieniądze. I tutaj nie możemy oszukiwać ludzi, którzy są osłabieni, którzy szukają pomocy, którzy naprawdę ufają, że im chcemy pomóc i sprzedawać im produkty, które albo w ogóle nie działają, albo są bardzo słabe. Więc musimy tutaj zacząć od najprostszych rzeczy, najtańszych, dostępnych dla wszystkich. I w ten sposób świadomość będzie się powiększać i ludzie no, zaczną kupować, wybierać dobre rzeczy i będą po prostu zdrowsi. A to, co pan powiedział odnośnie tego generatora wodoru, to czy ktoś jakby chciał sobie zamówić, może po prostu do pana uderzyć? Tak, można, można. Ja mogę tutaj, mogę polecić. Jeśli ktoś chce certyfikowane urządzenie, to też mogę polecić. Jeśli ktoś chce popytać, jak budować samemu, możemy doradzić. Zapraszamy do naszej grupy w Poznaniu, bo mamy grupę poszukiwacze, odkrywcy, wynalazcy. To jest grupa kilku ludzi, gdzie wymieniamy się tutaj swoimi wiadomościami, wiedzą, elementami, częściami do urządzeń. Wymieniamy się urządzeniami, także polecamy. Czy jeszcze jakieś maszynie bądź innych ciekawych rzeczach chciałby pan powiedzieć? No, koledzy zbudowali kwarcowo-jonowy oczyszczacz powietrza, gdzie uważam jest to bardzo potrzebne. Nie każdy ma możliwość mieszkania w lesie czy pod lasem. Natomiast w mieszkaniach i tak dalej, mimo pozornej czystości, jest dużo zanieczyszczeń takich niewidocznych, tak? Drobnych drobinek, grzybów i tak dalej. No, no tutaj rozwiązaniem też jest ozonowanie mieszkań, ale to jest inny temat. Więc nasze urządzenie filtracyjne jest siedmiostopniowe. No i kosztuje 2-3 razy mniej niż renomowane urządzenia renomowanych firm, a jest równie wydajne i równie solidne, prawda? A jaka to jest cena? No w granicach 600-700 zł. 600-700 zł. No. I czy to jest cały koszt urządzenia, czy trzeba ponieść jeszcze koszty filtrów, czy czegoś tam jeszcze dodatkowo?
Nie. Później filtry się wymienia co kilka miesięcy, czy tam co rok. Co roku Jak, praktycznie. jaki jest koszt takich filtrów? To nie jest duży. Wkłady te do oczyszczania powietrza to kosztują kilkadziesiąt złotych. Teraz dokładnie nie pamiętam, ale filtracja jest siedmiostopniowa i tutaj mogę podać, jak to działa. Filtr wstępny, filtr HEPA. To taki tylko taki już proszę, taki już skrócony opis, żeby to po prostu mniej Tak. więcej tylko było. Mniej więcej Bo już trochę rozmawiamy, żeby. tytanowo-apatytowy filtr, jonizator powietrza, emiter kwarcowy, światło UV. No, to są takie najważniejsze rzeczy i jeszcze elementy miedziowe są też zastosowane. Także. Dobrze. No to w takim razie dziękujemy wszystkim za oglądanie nas tutaj. Dziękuję panu za przybycie, za podzielenie się z nami tą wiedzą na te tematy, co dzisiaj rozmawialiśmy. Jeśli ty, drogi widzu, zaciekawił cię temat dzisiejszego filmu, no to kliknij łapkę w górę, bądź zasubskrybuj kanał i nie zapomnij nacisnąć dzwonka. No dobrze, dziękuję wszystkim i pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Na razie, trzymajcie się.